To prawdopodobnie największy tego typu proces w Polsce. W Katowicach zakończył się proces w sprawie gangu Psychofans założonego przez pseudokibiców ruchu Chorzów. W trwającym prawie 4 lata procesie na ławie oskarżonych usiadło 46 osób, którym przedstawiono łącznie 110 zarzutów. Sąd okręgowy w Katowicach potrzebuje aż kilku dni, by ogłosić wyrok. Katalog zarzutów w procesie był bardzo długi. Członkowie grupy przestępczej oskarżeni zostali m.in. o zabójstwo, usiłowanie zabójstwa, porwania czy pobicia. Prokurator zażądał kar więzienia w zawieszeniu, ale także kar do 25 lat pozbawienia wolności. Akt oskarżenia opierał się o zeznania małych świadków koronnych. 4 miesiące temu kilkunastu członków grupy Psychofans zostało oskazanych prawomocnie w innym procesie. W tamtej sprawie lista zarzutów była równie długa. Dziś Sąd Okręgowy w Katowicach uznał, że Maciej M. jest winny niemal wszystkich zarzucanych mu przestępstw i wymierzył mu karę 12 lat więzienia. Wyrok 15 lat więzienia usłyszał Łukasz L. Świadkowie koronni uzyskali nadzwyczajne złagodzenie kary.